Cześć! Chcesz wiedzieć, jakie trendy pojawią się w 2024 roku? Czego unikać, a co można zaadaptować do naszego stylu? Mam na imię Marcin i jestem ekspertem od klasycznej mody męskiej z nutką nowoczesności. Muzyka Trendy są wśród nas, przychodzą i odchodzą. Niektóre z nich zostają z nami na dłużej, natomiast inne są wyłącznie jednosezonową ciekawostką. Pomimo tego, że nasz styl klasyczny jest ponadczasowy i nie podążamy za trendami, warto wiedzieć, co dzieje się w świecie mody. Aby być na bieżąco, trzeba poświęcić dużo czasu na przeglądanie, czytanie i przesiew informacji. Zrobiłem to za Ciebie! Trendy kreowane są przez domy mody na wybiegach, ale także przez wszelkiego rodzaju influencerów i znane osobistości, jak aktorzy czy piosenkarze. To, co widzimy na czerwonych dywanach, często po jakimś czasie pojawia się na ulicach. Oczywiście nie jesteśmy w stanie ze stuprocentową pewnością określić, który trend zostanie podchwycony, ale pokażę Ci tutaj moje przewidywania oparte na obserwacjach. Na początek, kolor roku 2024, według Panton. Instytut Panton zrzesza specjalistów zajmujących się projektowaniem koloru w różnych branżach, zaczynając od wnętrz, a kończąc na modzie. Już od 25 lat co roku wybierają kolor, który ma okazać się przebojem. I często tak jest, ponieważ ze względu na to, że paletę kolorów Panton używa się w branży drukarskiej na całym świecie, ich opinia potrafi kreować trendy. Kolorem roku 2024 został peach Fuzz, czyli brzoskwiniowy puch. Widoczny w kolorystyce pokazów mody sezonu Wiosna lato 2024, a także pośród celebrytów na czerwonym dywanie. Czy wyjdzie poza grono gwiazd i pojawi się na wieszakach w sieciówkach? Zobaczymy, ale do naszego klasycznego stylu raczej bym go nie wprowadzał. Kolejną rzeczą widoczną w wielkim świecie mody jest powrót do lat 90. Duży casual, skórzane kurtki, t-shirty i jeansy, a wszystko to często w połączeniu z czapką z daszkiem, okularami przeciwsłonecznymi i cyfrowymi zegarkami Casio. Czy ten sposób ubierania pojawi się na ulicach? Możliwe, że tak, jednak moim zdaniem nie zostanie z nami zbyt długo. Jest to typowo casualowy styl, który nie nadaje się na wszystkie okazje, dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że zostanie z nami rok lub dwa, a następnie będą promowane style z innych dekad. Oversize jest już z nami od pewnego czasu, ale dalej jest bardzo widoczny, zwłaszcza wśród młodych, no bo jak wszyscy wyglądają w jakiś sposób. To ja też tak będę wyglądał, żeby czuć przynależność do grupy. Ten trend zostanie z nami w roku 2024, ale ze względu na to, że rynek jest już bardzo mocno nasycony, widzimy powolne przesuwanie się wahadła w drugą stronę. Co to oznacza? Że niedługo zaczną pojawiać się ubrania bardziej o kroju skinny, czyli przylegające do ciała. Zwłaszcza w kwestii spodni, przewiduje się powrót do mody węższych modeli. Może nie będzie to aż w takim stopniu jak na początku lat 2010, gdzie królowały rurki wąskie jak kalesony, ale wydaje mi się, że w 2024, a może nawet bardziej w 2025, zobaczymy powrót wąskich spodni. Następnie jeans, i to nie tylko w spodniach. Ale również w kurtkach, co nawiązuje do wcześniej wspomnianych lat 90. Ale oprócz pojedynczych elementów, na pokazach mody pojawiają się również stylizacje, zbudowane z połączenia jeansu z jeansem. To moim zdaniem jest mocno jednosezonowy trend, który albo w ogóle się nie przyjmie, albo zostanie zapomniany maksymalnie po roku. A teraz coś, co możemy zaadaptować do naszego stylu: spodnie z wysokim stanem. Oczywiście, w naszym przypadku odpowiednio dopasowane do sposobu ubierania się. Tego typu spodnie nie dość, że są wygodniejsze, to do tego lepiej wyglądają. Dzięki nim optycznie wydłuża się linia naszych nóg i wydajemy się wyżsi. Dodatkowo, koszula w takich spodniach lepiej się trzyma. I nie wychodzi tak jak z tych z niższym stanem. Poza tym, panowie, wysoki stan w spodniach eleganckich to kwintesencja klasyki. Kolejny trend to zmniejszenie znaczenia sneakersów. Przez ostatnie lata sneakersy w modzie męskiej były praktycznie wszędzie. Nike Dunk, New Balance czy Adidasy Superstar są widoczne na ulicach na co dzień ale powoli widzimy przychodzącą modę na inne rodzaje obuwia. W sklepach coraz częściej pojawiają się m.in. loafersy, niezależnie od tego czy skórzane, czy zamszowe, espadryle, a nawet sandały. Biorąc pod uwagę nasz styl, to jestem jak najbardziej za. Różne rodzaje obuwia dają ogromne możliwości stylizacyjne. Ale oczywiście sneakersy całkowicie nie znikną. Dalej będą najprawdopodobniej największym graczem na rynku mody. Dlatego też na rok 2024 jako trend przewiduje się masywne sneakersy promowane przez znane marki, bardzo oversizedowe, dopasowane do właśnie takiego stylu. Bo jeśli spodnie są o wiele na ciebie za duże, to buty muszą być takie same, abyś wyglądał proporcjonalnie. Czy ma to sens? Moim zdaniem nie. No ale co kto lubi? No i ostatni trend minimalizm. Coś, co według mnie jest już widoczne w modzie, nawet w tym roku. A uważam, że ten temat będzie dalej postępował. Ze względu na globalny nacisk związany z ekologicznym podejściem do życia, promuje się postawę jakość, a nie ilość. Czyli dokładnie to, o czym opowiadam na moim kanale. Bo po co ci szafa pełna rzeczy, które wcale do siebie nie pasują? Lepiej mieć jest kilkanaście elementów garderoby, z których stworzysz dziesiątki stylizacji, ponieważ nieważne, co weźmiesz to do siebie po prostu pasuje. I o to właśnie chodzi: jakość, a nie ilość. Jest to dobry trend, który według mnie powinien być naszym drogowskazem na całe życie. Oczywiście, bardzo często trendy pojawiają się tylko i wyłącznie w social mediach. Natomiast, jeżeli spojrzymy na ulicę, to nic z tego tam nie widzimy. I jest to naturalne. Ponieważ większość osób nie będzie wymieniać całej swojej garderoby na coś, co za rok lub dwa lata będzie już niemodne. Dlatego, jeśli ty nie chcesz nabierać się na sztuczki producentów ubrań, którzy pchają te trendy, które zmieniają się co kilka miesięcy lub też kilka lat, postaw na ponadczasową klasykę, na nasz styl, który możesz. Z powodzeniem stosować przez całe życie, który zawsze będzie wyglądał dobrze, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku. Jeśli masz 20 lat, jeśli masz 60 lat, będziesz wyglądał dobrze. Męska klasyka z nutką nowoczesności to coś, co pokazuję na tym kanale. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, a chciałbyś zacząć ubierać się dobrze, to serdecznie zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i sprawdzenia pozostałych odcinków. Pokazuję tam naprawdę wiele ciekawych informacji związanych właśnie z męską modą. To wszystko na dziś. Dzięki, że tu ze mną jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia.